Pielgrzymka, no to... Paulino, kogo pozdrawiasz tak szybciutko? I wszyscy z Sejmu, no te Żydówki na pielgrzymkę dać. No bo daj na przede wszystkim rodzinę, mamę i braci, szczególnie serdecznie. Ale jeśli można, to już jeszcze inni pielgrzymi czekają. Tak, to proszę przekazać słuchawkę telefonu. Ale szczęść Boże. Szczęść Boże. Mam na imię Wiesława. Mam okazję pozdrowić Radio Maryja, księży, wszystkich słuchających. Cieszę się bardzo, to jest moja pierwszy raz wyjść z Suwałk do Ostrej Bramy. Ciągle Maryja wołała mnie głosem, obym co się wybrałam. I jakoś tak stawiała ludzi, którzy mówili o tej pielgrzymce. Dla mnie było to jakoś tak bardzo gdzieś dalekie i niemożliwe. I 2 lata temu byłam właśnie w Ostrej Bramie na pielgrzymce autokarowej i wtedy stanęłam ze łzami, ponieważ ogromne wrażenie zrobił obraz i w ogóle Matka Boża Ostrobramska to miejsce i Jezu Pan Tobie też kaplica, tak ten Kościół Miłosierdzia. I po prostu wtedy wiem, że stanęłam i powiedziałam: Maryjo, ja przyjdę tutaj na pierwsze. No i że kocham pielgrzymować. Zresztą ostatnio też pozdrawiałam w Fatimie, jak pamiętają bracia z Radia Maryja z Warszawy, Wiesława, więc pozdrawiam wszystkich i przeżywam coś pięknego. Ta pielgrzymka jest po prostu, te tereny tutaj, ci ludzie, otwarte serca, po prostu organizacja tej pielgrzymki, tak po prostu jak u Pana Jezusa, jak u Matki Bożej, prosto, tak? Wszyscy życzliwi, kochani po prostu i no pięknie zorganizowana, coraz więcej młodzieży tu słyszę, że jest, także cieszę się bardzo, że Maryja mnie tego roku zaprosiła i chciałabym szczęśliwie dojść i zanieść wszystkie prośby całej rodziny, wszystkich, którzy mnie prosili i też prośby wszystkich słuchających Radia Maryja. Bardzo dziękujemy także za pamięć o naszych słuchaczach. Pozdrawiam gorąco Pani Wiesławo i kolejna osoba. Proszę o przekazanie telefonu. Zawsze i wszędzie. Ja pielgrzymuję w tym roku już, mam na imię Konrad, pielgrzymuję w tym roku już, znaczy złożyło ponad 12 raz. Pochodzę z Częstochowy, także pielgrzymuję od matki do matki. Od tej, co jasnej broni Częstochowy, do tej, co w świeci bramie. Cały czas, od początku pielgrzymuję z Grupy Niebieskiej. Bardzo od pierwszego momentu, kiedy uczestniczyłem w tej pielgrzymce, bardzo mi się spodobała. Dużo się dowiedziałem. Nie tylko poszerzyłem, pogłębiłem swoją wiarę, ale także wiedzę na temat właśnie kresów i historii. Może mnie dużo się ciekawi i do tej pory poszerzam tą wiedzę. Także nie jest coś niesamowitego. Tego po prostu się nie da opisać. To trzeba po prostu przeżyć. Każdego, kto ma, kto będzie chciał tylko uczestniczyć, to polecam mu tą pielgrzymkę, no bo jest wyjątkowa. I kogo pozdrawiamy? Chciałbym pozdrowić całą oczywiście rodzinę Radia Maryja, ponieważ uczestniczyłem też niedawno w pielgrzymce rodziny Radia Maryja. No i swoich bliskich, którzy mieszkają w Częstochowie, rodzinę, znajomych, kolegów. A my także, Panie Konradzie, prosimy polecić nas Radio Maryja, te dzieła, które wyrosły przy tronie Matki Bożej Ostrobramskiej, dobrze? Dobrze, Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, następną osobę poprosimy. Ale szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Adriana, pochodzę z Chojni. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Także i my witamy. Na pielgrzymce Suwałki Wino jestem po raz drugi. Pielgrzymuję w grupie żółtej. Właśnie wyruszamy. Postęp jest trochę deszczowy, więc może w tle będzie słychać jakaś gruba żółta. Idziemy do matki. Idziemy też szlakiem bohaterów, którzy walczyli za naszą ojczyznę, bo nasza grupa jest też głównym organizatorem jakby takich apeli niepodległościowych, gdzie oddajemy cześć właśnie żołnierzom, między innymi 5. Brygady Wileńskiej i tym bohaterom, którzy nie ściągili krwi i na wezwanie Chrystusa też bronili nas.
i jestem też bardzo ogromnie wdzięczna i też jakby ten jeden aspekt pielgrzymki jest dla mnie bardzo, 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 bardzo ważny. Moje serce jest biało-czerwone, także dzisiaj ze wzruszeniem żegnałam się na granicy z naszą ukochaną ojczyzną. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiam Duchownicę, pozdrawiam moją rodzinę, moją siostrę i pozdrawiam również księdza Piotra Witkowskiego, który jako pierwszy opowiedział mi o tej pielgrzymce, dzięki któremu tutaj jestem też po raz drugi. Cześć Boże! Bóg zapłać z Panem Bogiem, czy jeszcze kogoś tam mamy, kto chciałby przekazać swoje pozdrowienia? Halo, halo? Pozdrawiamy naszych pielgrzymów bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, to relacja z pielgrzymki, 27 pielgrzymki Suwałk do Ostrej Bramy. Bardzo gorąco pozdrawiamy uczestników tej pielgrzymki. Oczywiście będziemy towarzyszyć także wraz z naszą ekipą reporterską w dniu, w którym pielgrzymi dotrą do Ostrej Bramy. Bardzo gorąco dziękuję księdzu Tomaszowi Pełszykowi, dziękuję także księdzu Jarosławowi Wąsowiczowi, organizatorom tej pielgrzymki, ale także uczestnikom za przekazane świadectwo i słowo życzeń i pozdrowień. Wysłuchaliśmy powtórzenia wczorajszych aktualności dnia w Radiu Maryja.